Mamy dużą ścianę. Chcemy zamontować na niej półkę długości 4 metrów. Żeby się nie uginała, musimy zamontować 3 podpory w 3 punktach. Środkową montujemy w połowie półki. Odległość między pierwszą a środkową podporą nazwijmy A. Odległość między środkową a trzecią podporą nazwijmy B. Zależy nam na tym, żeby A było równe B. Przyłóżmy do półki miarkę w ten sposób, żeby 0 oznaczało początek półki, 2 środkową podporę i 4 koniec półki. Położenie pierwszej i trzeciej podpory oznaczmy x1 i x3. Odległość między początkiem półki a pierwszą podporą to x1. Odległość między początkiem półki a środkową podporą to 2. Zatem odległość między pierwszą podporą a środkową podporą to 2 odjąć x1. Zauważmy jednak, że odległość między punktem x1 a punktem 2 jest taka sama jak między punktem 2 a punktem x1. Jednak x1 odjąć 2 jest liczbą ujemną, a jak wiemy, odległość jest zawsze nieujemna. Dlatego w matematyce do opisu odległości stosuje się wartość bezwzględną. Zatem A równa się wartość bezwzględna z 2 odjąć x1 równa się wartość bezwzględna z x1 odjąć 2. Analogicznie B równa się wartość bezwzględna z 2 odjąć x3 równa się wartość bezwzględna z x3 odjąć 2. Widzimy więc, że wartość bezwzględna z różnicy współrzędnych dwóch punktów jest po prostu odległością między tymi punktami. Tak jak w naszym przypadku wartość bezwzględna z 2 odjąć x1 jest odległością punktu x1 od punktu 2. Jeżeli więc chcemy, żeby A było równe B, to wartość bezwzględna z 2 odjąć x1 musi być równa wartości bezwzględnej z 2 odjąć x3. Punkty x1 oraz x3 leżą w tej samej odległości od punktu 2. Jeżeli zatem chcielibyśmy, żeby zewnętrzne podpory leżały w odległości 1,4 metra od podpory środkowej, to otrzymamy równanie 1,4 równa się wartość bezwzględna z 2 odjąć x1 równa się wartość bezwzględna z 2 odjąć x3. Ale kiedy spojrzymy na miarkę, od razu możemy powiedzieć, jakie jest rozwiązanie tego równania, czyli gdzie leżą punkty x1 i x3. Punkt x1 leży w odległości 0,6 metra od początku półki, a punkt x3 w odległości 3,4 metra od początku półki. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.